Większość mężczyzn jest po prostu potwornie śmieszna. Mężczyźni polscy są wychowani skandalicznie. Skandalicznie. Czyli polecam wszystkim paniom cudzoziemców. Naprawdę polecam moją książkę, jak tam jest wszystko napisane. Ooh, sweet surrender. Ja miałam faceta całkiem niedawno, który nigdy nie był u fryzjera, ponieważ strzygła go żona. I jak ja go poznałam, to on wyglądał jak po inwazji moli. Był po prostu powydziabywany nożyczkami, bo strzygła go żona i to jeszcze pijaczka. Więc proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek, bo on mówił, że u fryzjera, nie wiem skąd to się bierze, nie był najmłodszy, człowiek się może czymś zarazić. A od żony nie, ale naprawdę coś niebywałego. I żona mu robiła na drutach szaliki. A matka mu robiła na drutach kapcie. A jak go poznałam, miał 50 lat, jeszcze nie wiem, ale coś takiego to było dobrych parę lat temu. I zmieniłam go w najlepiej ubranego i najbardziej eleganckiego mężczyznę w Warszawie. Ale wielką walką. Ponieważ on miał ten swój, jakby swoją wizję, i podobał się w swoim środowisku akademickim. No taki był oryginał trochę. Po prostu taka łajza, że się w pale nie mieści. I ja ciężką pracą wykonałam naprawdę... A to wszyscy znajomi mówią, że w ogóle go nie poznają, jak on idzie ulicą. Ogier to jest koniowaty lub wielbłądowaty samiec zdolny do rozrodu. Nie każdy mężczyzna jest zdolny do rozrodu, więc już odpada nam dość potężna grupa. 90% jest to autopsja, 10% obserwacja z bliska. Bardzo odradzam polskie, ogiery rasy polskiej, ponieważ są wychowani przez mamę, która jest ich służącą i kucharką i praczką. I taki mężczyzna będzie tego samego oczekiwał od swojej żony. Ja właśnie z przerażeniem, bywając u moich koleżanek, które mają synów, takich 25 tam, i widzę, że po pierwsze taki chłopiec mieszka z matką w tym wieku, mimo że skończył studia i powinien mieszkać sam. Nie dość, że mieszka z matką, to ta matka go obsługuje, bo on wchodzi do domu i mówi, co dzisiaj mamy do jedzenia. I teraz, jak on się ożeni, to pierwszą rzeczą, jak pierwszy egzamin, jaki będzie miała żona, to będzie pranie koszul i prasowanie. Także mężczyźni polscy są wychowani skandalicznie. Skandalicznie. Czyli polecam wszystkim paniom cudzoziemców. W Ameryce żyją najfajniejsi mężczyźni, dlatego że to jest kraj wielokulturowy. Ogiery amerykańskie bardzo szanują kobiety i myślę, że to jest... Znaczy w Polsce to w ogóle jest nie do pomyślenia, żeby ktoś tak poważnie traktował kobietę. Nie polecam ogierów bułgarskich, nie polecam ogierów rosyjskich, którzy są... No, bardzo mają duży temperament w sensie takim, że strasznie się szastają. Jest ogier australijski, który jest piękny jak Bóg i głupi jak But. Jest pewien rodzaj kobiet, dla których taka testosteronowa męskość polegająca na popisywaniu się, wrzeszczeniu, piciu, jeżdżeniu dużym motocyklem, dużym samochodem jest fajna. Ja należę do kobiet, które jak widzę coś takiego, to już na pewno ten mężczyzna nie wejdzie nigdy w rachubę. Ale jest dużo amatorek. Jeżdżą te nieszczęsne istoty w mini i na szpilkach terenowymi samochodami, bo mąż takie lubi, prawda?